Państwa serdecznie. Tagen TV w rozmowie z Teresą Korol, hipnoterapeutką, astrologiem. Teresa, chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj o hipnozie, ale o technicznych aspektach hipnozy. Czyli może pierwsze podstawowe pytanie, czy hipnoza jest bezpieczna? Wiesz, można korzystać z różnych narzędzi i różni ludzie korzystają z różnych narzędzi, prawda, do pomocy innym ludziom. Natomiast narzędzie jest bezpieczne w odpowiednich rękach. I w taki sposób, w jaki prowadzę hipnozę, ona jest całkowicie bezpieczna dla człowieka, ze względu na to, że w trakcie seansu zabezpieczam. Daję odpowiednie sugestie, żeby wszystko, co się będzie działo, działo się najlepiej dla tej osoby i żeby poruszała się tylko i wyłącznie w swoim polu bezpieczeństwa, w swojej przestrzeni bezpiecznej. I jeżeli odpowiednio się zabezpieczy dany seans, nie ma możliwości, żeby stało się coś, no, co mogłoby zaszkodzić. I też nie narzucam, ani nie narzucam poziomu transu, ani nie narzucam poziomu hipnozy. Ona się dostosowuje sama w trakcie seansu. Generalnie, tak jak już wcześniej w poprzednim odcinku mówiłam, rozluźniam i relaksuję i wprowadzam w trans poprzez przyjemne doznania i przyjemny nastrój. I osoba sama dostosowuje się jakby do swojego poziomu transu, odpowiedniego do tego, co chce w danym momencie przepracować, zmienić, dostroić jakby do swojego życia. Także wiesz, wszystkie, no, ja uważam, że wszystkie narzędzia są bezpieczne, które są w odpowiednich rękach, gdzie ludzie są odpowiedzialni, wiedzą, co robią i po prostu nie szkodzą. Najważniejsze to, żeby nie szkodzić drugiej osobie. No. A powiedz mi od strony technicznej, czym jest hipnoza? Czy to jest dotarcie do podświadomości, czy to jest otworzenie jakiegoś kanału podświadomości czy nadświadomości? Jeżeli pracuje się z podświadomością, to oczywiście podświadomość jest potęgą, większość już nas o tym wie, to pracuje się z tymi niższymi warstwami, czyli z tymi warstwami takimi psychicznymi, emocjonalnymi. Natomiast ja w swojej pracy używam określenia nieświadomość ze względu na to, że nieświadome warstwy to jest podświadomość i nadświadomość. I wtedy, kiedy potrzeba zaktywowania tych niższych warstw, one się po prostu aktywują, prawda, bo one mają hasło jako do nieświadomości. Jeżeli potrzeba sięgnięcia w inne warstwy, czyli w te wyższe warstwy duszy czy duchowości, wtedy uaktywnia się nadświadomość. Także uważam, że jeśli używa się tylko podświadomości, to jest to, no, troszeczkę ograniczone. A powiedz mi teraz, czy podświadomość i nadświadomość są jakimiś wartościami mierzalnymi fizycznie? Czyli czy to ma coś wspólnego z tą częstotliwością pracy mózgu, z falami teta, delta? Wiesz, no, nasz mózg ludzki skonstruowany jest, no, głównie jakby z takich trzech części, tak? Pierwsza część, ona mieści się w potylicy i to jest tak zwany mózg gadzi, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach, tak? Natomiast środek później, tak mniej więcej w środku głowy, to jest mózg limbiczny, który odpowiada za nasze emocje. I tutaj ten mózg wierzchni, prawda, to jest kora nowa, którą jakby otrzymaliśmy w procesie rozwoju. I teraz wszystko dobrze jakby funkcjonuje, jeżeli jesteśmy w stanie na tyle uaktywnić jakby tą korę nową, żeby ona kontrolowała, no, te warstwy emocjonalne, które się mieszczą w mózgu limbicznym i reakcje, które są aktywowane w mózgu gadzim. I teraz z jednej strony jest to proste, a z drugiej strony, no, nie jest to takie proste, tak? Bo cóż, no, trzeba byłoby zrobić, żebyśmy doszli od punktu A do B, tak? Czyli jeżeli chcemy osiągnąć jakiś cel, zakładamy sobie osiągnięcie jakiegoś celu, no to w sumie nie powinno to stanowić żadnego problemu, żeby ten cel osiągnąć, tak?
jeżeli człowiek jest rozumny, no myśli sobie, obmyśla sobie jakąś strategię, tak, podejmuje jakieś działania w tym kierunku, powinien dojść do tego punktu B. Ale teraz zobacz, w jaki sposób funkcjonuje mózg. Że w większości przypadków już zanim podejmie się te działania z tego punktu A do punktu B, no to już zaczyna się kombinować i komplikować jakby w tej głowie, że wyobraża sobie człowiek mnóstwo trudności, mnóstwo problemów, a co to będzie, a jak to będzie, a jak nie będzie, tak? A jak no na przykład, nie wiem, co się po drodze wydarzy i to się przepraszam, rozjedzie. Przepraszam, że ci przerwę. Czy nie są to wyobrażenia związane z doświadczeniami w danym życiu? Czyli jeżeli ktoś doświadczył w danym życiu jakieś takie trudności w pokonywaniu tej drogi od A do B, to on sobie wyobraża, że przy kolejnych próbach podjęcia takiej drogi mogą wystąpić podobne trudności. Wiesz co, wróćmy może do tych pierwszych kodów, które się uzyskuje, prawda, tych pierwszych programów, które uzyskuje się w dzieciństwie. I jeżeli rodzice mają taki sposób myślenia, tak? Taki sposób myślenia, taki sposób funkcjonowania swoich własnych umysłów, że we wszystkim widzą trudności i we wszystkim widzą problemy, no to już to się również zakotwicza w tym dziecku, tak? Czyli prostą sprawę, ale zauważ, że prostą sprawę można naprawdę bardzo mocno skomplikować. Oczywiście. Można tak skomplikować, że już się prawie nie widzi wyjścia jakby z danej sytuacji, a wyjście jest bardzo proste. I teraz nawet jeżeli mamy tego typu programy, tak, że one są bardzo skomplikowane, to znaczy wiesz, to jest jakby wyruszenie z punktu A powoduje, że już to tak komplikujemy, rozumiesz, że w tym mózgu się już to tak zasupuje, że robimy pewne koła, prawda, i kręcimy się w kółko. Oczywiście my chcemy dojść do tego punktu A, tak, ale ten punkt A jest tu, my wychodzimy, przepraszam, ten punkt B jest tutaj, do którego dochodzimy, my wychodzimy z tego punktu A, ale my już tutaj tak nakomplikujemy, takie słupy już tutaj zrobimy, rozumiesz, że dojście do tego punktu B, no to wydaje się po prostu niemożliwe. I ile wysiłku trzeba włożyć, tak? Ile wysiłku trzeba włożyć, żeby dojść do tego punktu B? Czasami się dochodzi, czasami się nie dochodzi, tak? Ale im bardziej się to supła tutaj na samym początku, tak, tym mniej jest szans na to, żeby dojść. I teraz no, to jest jakby prosty zabieg, tak? Ten prosty zabieg to jest po prostu zmienić przekonanie, tak? Zmienić przekonanie, że jeżeli wychodzę z tego punktu A, to osiągnięcie tego punktu B to jest po prostu prosta sprawa. To jest jak stuknięcie palcem, nie? I teraz, jeżeli wychodzisz do działania i masz przekonanie, że to wszystko jest trudne, że to trzeba włożyć ogrom wysiłku, że nie wiadomo, co to z tego jeszcze po drodze będzie, no to już tu się zasypuje, tak? I wtedy tym mniej szans jest na to, żeby to osiągnąć. I teraz przekonanie o tym, że to jest proste, że to jest łatwe, że to jest po prostu jak za przytknięciem palca, że to masz, to ta droga naprawdę robi się prosta, tak? Czyli jest bardzo ważne, no co się zrobi na tym początku, tak? I teraz nawet jeżeli ma się ten program, że wychodzi się z tego punktu, chce się coś tam osiągnąć i już od razu komplikuje się gdzieś to w swojej głowie, no to przecież jakby z poziomu świadomego można tym zarządzić, prawda? Czyli z poziomu świadomego możemy tym zarządzić. Czy my wyjdziemy jakby do działania z nastawieniem, że to jest trudne, czy wyjdziemy do działania z nastawieniem, że jest to proste? I teraz, jeżeli mamy w sobie takie przekonanie, że jest to proste, to nie stanowi to żadnego problemu, żeby osiągnąć każdy cel. Ale jeżeli nie mamy tego przekonania, a co to znaczy? To przekonanie w ogóle, tak? Przekonanie to nie jest, to jest taka bardzo głęboka wiara, tak? Taka bardzo głęboka wiara, że jest to po prostu oczywiste, tak? Że jest to oczywiste. I teraz niektórzy mówią, no tak proszę Pani, ale ja mam przekonanie, tak? Ja mam przekonanie, że mi to wyjdzie, tak? Ale zaraz mówi, ale coś tam, bo może nie wyjść. Ja mówię, no to ma Pani to przekonanie, czy nie ma Pani tego przekonania, prawda? Jeżeli ma się to przekonanie, to się po prostu podejmuje działanie i niczego po drodze nie poddaje się wątpliwość, tak? Bo jest to po prostu oczywiste. Jest to po prostu oczywiste. I wtedy według tej drogi, czyli według tego kierunku jakby ustawiania sobie w mózgu, wszystko naprawdę staje się proste. I tak naprawdę jakby całe podłoże funkcjonowania naszego mózgu, no to wiąże się z tym takim głębokim przekonaniem. Ale nasz mózg również funkcjonuje w taki sposób, jakby ma dwie takie funkcje, które mogą ściągnąć człowieka, tak? Mogą ściągnąć człowieka w tą negatywną stronę, a mogą ściągnąć w tą pozytywną stronę. I teraz kiedy ściąga się w tą negatywną stronę, tak? W
tą negatywną stronę ściąga wtedy, kiedy w ogóle nasz mózg ludzki jest materialny, tak? Jest materialny. No to jest ten mózg, który mamy w głowie. I on jest materialny. I teraz, no niestety on jest w taki sposób skonstruowany i z tego względu, że on jest materialny, no to on dąży jakby do samozniszczenia. Ze względu na to, że jakby wszystko, co jest materialne, w końcu jakby musi się skończyć, tak? Nasze ciało też się kończy, prawda? W pewnym momencie kończymy to życie, przechodzimy dalej. I nasz mózg w związku z tym ma taką, on ma gdzieś zakotwiczoną właśnie taką funkcję, że on dąży właśnie też jakby do tego końca, tak? I teraz człowiek, jakby zadanie człowieka w trakcie jego życia, to jest uduchowić ten mózg. Uduchowić ten mózg, czyli uduchowić ten umysł. Co to znaczy uduchowić ten umysł, tak? To znaczy pewne rzeczy, które on sam jakby wyszukuje po to, żeby dążyć do tego samozniszczenia, człowiek z poziomu jakby tego świadomego może tym zarządzić. Ale w jaki sposób może tym zarządzić? Może zarządzić tym, zmieniając swoje reakcje na daną sytuację. Czyli na przykład coś dzieje się takiego, że nagle sytuacja, która dla nas była jasna, na przykład sytuacja zawodowa, tak, która dla nas była jasna, okazuje się, że z dnia na dzień staje się zupełnie niejasna, dlatego że na przykład dostajemy wypowiedzenie, nie? No i teraz na to wypowiedzenie jak najczęściej reagują ludzie? No, są smutni pewnie. Smutnie to jest mało powiedziane, no to jest stres, to jest od razu wyobrażanie sobie różnych horrorów, szczególnie jeśli ta sytuacja dzieje się jakby z dnia na dzień, prawda? Tak. I wtedy, kiedy jest to taka niespodzianka, no to często niestety reakcje są takie, że wpada się w panikę, tak? Nagle nie jestem przygotowany, nagle mi się coś urywa, grunt spod nóg się urywa, co ja teraz zrobię, tak? Bo owszem, nie jest to też miła sytuacja, kiedy wie się o tym trochę wcześniej, tak? Ale jak wie się trochę wcześniej, no to można się jakoś psychicznie, prawda, czy mentalnie do tego przygotować. Ale wtedy, kiedy dzieje się nagle, no to jest to wpadanie w tą panikę, prawda, w lęk, stres, co ja teraz zrobię, o co chodzi, ja miałam tutaj wszystko poustawiane, teraz nie ma. No i teraz jakby wpadnięcie w ten stres wiąże się z tym, że ten mózg limbiczny, tak, zaczyna emocjonalnie już różne rzeczy nakręcać. I teraz jeżeli człowiek nie zapanuje jakby nad tą sytuacją, no to nakręci się następna jakaś negatywna sytuacja i jeszcze następna sytuacja, prawda? Bo już ten układ emocjonalny, on już jest jakby wkręcony w to, żeby robić jakieś tam następne kroki, żeby uderzyć. I teraz kiedy nie uderzy, tak? To znaczy mózg, to, co nas spotyka, to wyszukuje mózg gadzi, tak? Czyli ten najniżej. On wyszukuje. On jest bardzo dobrym wyszukiwaczem i on wyszuka zawsze, no według tego programu, prawda, który się ma. Czyli wyszuka nam zawsze taką najsłabszą stronę, najsłabszą, tak? W którą może nas uderzyć. Tak? Czyli jeżeli mamy tą słabą stronę, że na przykład boimy się, żeby nas czasem nie zwolnili z tej pracy, no to on dokładnie wyszuka takiej sytuacji, tak? Czyli dokładnie skombinuje jakby różne rzeczy w tym naszym planie zewnętrznym, żeby dokładnie nas uderzyć w to, co nas najmocniej zaboli, czyli na przykład tą pracę, tak? Ale jeżeli naszym słabym punktem, tak? No oczywiście według tego jakiegoś tam negatywnego programu, jest miłość na przykład, związek partnerski, tak? No to on nam wyszuka po prostu takiego partnera, który nam się nie sprawdzi, wciągnie nas jakby w daną sytuację, prawda? Nie sprawdzi i uderzy. I teraz jak można jakby z tego wybrnąć, tak? Generalnie on zawsze będzie wyszukiwał nam po negatywie, zawsze będzie wyszukiwał nam po tych słabych naszych programach, dlatego że on dąży do samozniszczenia, tak? On chce nas jakby wciągnąć w tą pułapkę, żebyśmy się zaczęli denerwować, stresować, przejmować, tak? I kontynuować jakby jego rolę, prawda, do zniszczenia. Generalnie no, mózg niszczy się niestety na negatywach. To jest bardzo ciężka energia, bardzo wyniszczająca i nie tylko wyniszczająca mózg, ale i wyniszczająca psychikę, prawda, i wyniszczająca również duszę człowieka. Ale on jakby w te obszary ściąga. I teraz na taką sytuację
Tu trzeba byłoby po prostu jakby raz to sobie ułożyć w głowie, zrozumieć jak to funkcjonuje i dwa, nauczyć się innego rodzaju reakcji, czyli jakby go trochę oszukać, nie? Jakby ten mózg trochę oszukać. Czyli jeżeli on na przykład wyszukuje nam takiego partnera, który ma nas wciągnąć, tak, a potem uderzyć, żeby nas to zabolało i jeżeli dzieje się ta sytuacja, że to się urywa, tak? Czyli ta relacja się nagle urywa, gdzie już żeśmy się zaangażowali, już tutaj sobie tworzyliśmy jakieś wizje przyszłości, życia i że w ogóle będzie high life, tak? I nagle się to urywa, żeby nie wpadać w panikę, tylko powiedzieć sobie, okej, nie ma, to nie ma, będzie co innego, tak? Będzie co innego, będzie coś lepszego, tak? I teraz, jeżeli jest nasza reakcja taka, okej, nie ma, to nie ma, idę dalej, nie? No, zobaczymy, co dalej się zadzieje. To jeżeli nie ma naszej reakcji negatywnej, prawda, na to, co skombinuje ten mózg, to wtedy on już wie, o, tutaj to ja już go nie wciągnę, nie? Więc zaczyna wyszukiwać po innych programach, tak? Więc zaczyna wyszukiwać po innych programach. Szuka następnych jakichś negatywnych programów, które mogą uderzyć. Tak? Więc wyszukuję jakiś na przykład jest program związany z relacjami rodzinnymi, tak? No więc tutaj uderza. I uderza w taki sposób, żeby była właśnie reakcja paniki, lęku, prawda? Reakcja emocjonalna. I teraz możemy na to zareagować właśnie w taki sposób, jaki on sobie życzy, tak? A możemy powiedzieć sobie, okej, no stało się, no trudno, no co? Zobaczymy, co to będzie z tego, tak? Czyli możemy zareagować zupełnie inaczej. I teraz albo zareagujemy emocjonalnie, wtedy ten mózg nas wkręca i on jakby dalej nas wyniszcza, tak? A i siebie samego. Albo możemy zareagować bardziej obojętnie, powiedzieć sobie, a stało się, to się stało, nie stało się, to się nie stało, a co ma być, to będzie, a co ja będę się tutaj przejmować, a może będzie coś innego, a może będzie coś lepszego, tak? Idę dalej. I to jest właśnie ta umiejętność jakby przechodzenia przez doświadczenie, to o czym rozmawialiśmy, tak? Natomiast jest jeszcze jakby druga umiejętność naszego mózgu, tak? Gdzie funkcjonuje po pozytywach, tak? Ale kiedy on funkcjonuje po pozytywach? Ja tu wytłumaczyłam, co należałoby zrobić, jeżeli on wciąga w reakcje negatywne, tak? Bo ma taką funkcję. Natomiast on również ma taką funkcję wciągania w reakcje pozytywne, tak? I uaktywnia nam różne pozytywne rzeczy ze świata zewnętrznego, tak jak uaktywnia, tak jak też potrafi uaktywnić negatywne, tak? W jaki sposób uaktywnia nam rzeczy pozytywne? Rzeczy pozytywne uaktywnia nam na bazie czerpania przyjemności, bo nasz mózg ludzki dąży do przyjemności. Więc jeżeli wykonujemy jakieś rzeczy w naszym życiu z przyjemnością, czerpiąc z tego przyjemność, to mózg nasz zapisuje, to jest przyjemne. A ze względu na to, że on dąży do tej przyjemności, to on nam w tym obszarze zaraz przyciągnie następną pozytywną rzecz i następną pozytywną rzecz. Czyli na przykład, jeżeli czerpiemy przyjemność z naszej pracy, którą wykonujemy, tak, to nasz mózg zapisuje, to jest przyjemne, tak? A jak zapisuje, że to jest przyjemne, to stwarza nam w tej pracy takie sytuacje, gdzie możemy się rozwijać, tak? Gdzie możemy awansować i możemy z tego czerpać dalszą przyjemność, tak? Nie dość tego, to jeżeli mamy tak ukształtowany mózg, że on czerpie tę przyjemność, ale my z poziomu świadomego jakby musimy tym zarządzić, tak? Czyli musimy otworzyć się na to, że po prostu dajemy sobie pozwolenie na czerpanie tej przyjemności, tak? I jeżeli damy sobie tą możliwość z poziomu świadomego, czyli jakby tym zarządzimy, tak? Żeby czerpać tę przyjemność, no to nasz mózg będzie to zapisywał, tak? A jak on będzie to zapisywał, on będzie nam przyciągał i wyszukiwał, tak? Bo on jest tym wyszukiwaczem, tak? Będzie wyszukiwał nam takie sytuacje, które będą nam stwarzały jeszcze większą przyjemność w tym obszarze, tak? Nie dość tego, inne mózgi reagują dokładnie tak samo, dlatego że mózg ludzki dąży do przyjemności. Czyli jeżeli ty umiesz czerpać przyjemność, na przykład z kontaktu z innymi ludźmi, tak? To inni ludzie będą lgnęli dokładnie do ciebie, dlatego że ich mózgi zapiszą z tym człowiekiem, to jest bardzo przyjemnie, tak?
I w taki sposób mogą tworzyć się po prostu wspaniałe biznesy. Bez tych wszystkich technik manipulacyjnych, bez tych różnych jakichś tam kombinacji, prawda? Wystarczy tylko po prostu normalnie, uczciwie i szczerze po prostu cieszyć się tym kontaktem po prostu z drugim człowiekiem, czerpać z niego przyjemność. I mózgi tych klientów zapiszą, tu jest przyjemnie, tak? I będą tutaj wracać. Bo powiem Ci taką śmieszną historię i Państwu, bo jestem wykładowcą hipnozy w Studium Psychologii Psychotronicznej już od wielu lat. I jedna z naszych studentek miała gabinet kosmetyczny. Miała gabinet kosmetyczny, no i tam uczyłam właśnie takich prostych technik, relaksacji, takich wprowadzenia w bardzo, bardzo przyjemne nastroje i tak dalej. No i po tych pierwszych zajęciach ona wprowadziła tą część do swojej pracy. I to wyglądało, ona potem przyszła na następne zajęcia i opowiadała, no to miałyśmy dużo, dużo z tego ubawu. Ale te klientki swoje po prostu kładła tam na tym łóżku, tam to, co te zabiegi, które tam miała robić, to robiła, czy tam te maseczki nakładała i tak dalej. I mówiła tak, żeby się przeniosły w takie bardzo przyjemne miejsce, niech sobie wyobrażą różne rzeczy takie przyjemne i tak dalej. No i one po prostu jakby w ten przyjemny nastrój, a to jest taka technika relaksacyjna wprowadzania w taki lekki trans, gdzie wszystkie jakieś tam stresy, napięcia, jakieś nieprzyjemne sytuacje, po prostu one same odpływają, człowiek jest po prostu taki bardzo dobrze zrelaksowany. No i opowiadała nam historię, pani 70-latka, która przyszła na taki zabieg, no i ona wprowadziła tą panią na taką piękną plażę, taką plażę na przykład tak jak tu jest w Denii, słoneczko piękne, prawda, no i ułożyła ją tam, zasugerowała, żeby ona położyła się na takim miękkim leżaczku, prawda, pod parasolem, no i że przychodzi taki młody, pięknie zbudowany mężczyzna, przynosi jej drinki, tam robi jej masaż i tak dalej, no i ona tak w to weszła, bardzo przyjemny taki nastrój i w pewnym momencie tam zasugerowała, że po prostu, że jest bardzo przyjemnie, że jest miło i tak dalej i ona tak się w końcu tak obdziwiła mi tak, ale proszę pani, ale ja z takim młodym, to ja tak mogę, tak? No, tak, może pani. O, no to dobrze. No to i dalej sobie wyszła po prostu w ten bardzo przyjemny trans. Tam się nic takiego nie działo, po prostu miłe spędzenie czasu, rozmowa, prawda, i tak dalej. I klientki po prostu do niej to idą sznurem. Każda wychodzi rozanielona, mówi, pani Kasiu, pani, to nie jest kosmetyczka. Pani to jest anioł, po prostu. No ale to one przychodzą do niej, do kosmetyczki, czy przychodzą do tego faceta opalonego nie, na plaży? Nie, no to wiesz, to jakby nie każdą wprowadza do tego faceta na plaży, tak? Ale jakby chodzi o to rozluźnienie, prawda? Tak. Chodzi o to uczucie przyjemności. Każda doświadcza po prostu tego pełnego rozluźnienia, tego uczucia przyjemności. Jej jest przyjemnie pracować, tak? Czerpie ogromną przyjemność z tej pracy. Te klientki czerpią ogromną przyjemność z tego kontaktu z nią i po prostu ona ma zapisy na ileś tam miesięcy po prostu do przodu, a wszyscy są szczęśliwi, że mogą w ogóle do niej przyjść. I tak to działa, tak? Mózg ludzki zapisuje, tu jest przyjemnie i zawsze przyjdzie tutaj po prostu, a nie gdzie indziej, tak? To jest taka wspaniała technika budowania tych połączeń neuroasocjacyjnych w mózgu, gdzie dokładnie, ale z tego wynika, Mariusz, że co jest najważniejsze w życiu? Stwarzanie przyjemności innym. Nie stwarzanie przyjemności innym. Czerpanie przyjemności. Czerpanie przyjemności. Nie stwarzanie przyjemności. Bo teraz to, o czym żeśmy mówili, prawda? To, co masz w sobie, możesz dać, tak? Tak. Jeżeli nie masz, to nie dasz, tak? Czyli jeżeli nie umiesz sam czerpać tej przyjemności, no to nie stworzysz tej przyjemnej sytuacji, czy przyjemnej atmosfery, prawda, z drugą osobą, tak? A co to jest miłość? A miłość to jest dokładnie czerpanie przyjemności. Miłość to jest dokładnie czerpanie przyjemności. To jest tak patrzenie w oczy tego drugiego człowieka, nasycanie się tymi oczami, dotykiem, prawda, miłymi, ciepłymi słowami. Ty się tym nasycasz. I teraz, jeżeli ty się tym nasycasz, to ta druga osoba czuje się po prostu niezwykle komfortowo w twoim towarzystwie, prawda? No mówię o tej miłości, nie? Nie o każdej tam osobie, tylko o tej partnerce twojej, tak? Której tak w oczy patrzysz. No. I ona wtedy czuje, że ty ją kochasz. Wtedy, kiedy ona widzi, że swoją osobą sprawia ci ogromną przyjemność, tak? A teraz, co to znaczy kochać swoje dziecko?
Co to znaczy kochać swoje dziecko? To znaczy, że czerpać przyjemność z kontaktu z tym dzieckiem, zabawą, tak? Ubieraniem tego dziecka, karmieniem tego dziecka, tak? Odnoszeniem się ciepło do tego dziecka. No to jest miłość, tak? Uczucie czerpania przyjemności jest niezwykle miłe, niezwykle komfortowe, niezwykle ciepłe, prawda? A to są wszystko przecież uczucia miłości. Czyli tak naprawdę czerpiąc przyjemność z pracy, to tak naprawdę kochasz tą pracę, tak? Czerpiesz przyjemność z partnerki, no to kochasz tą partnerkę, tak? Czerpiesz przyjemność z kontaktu z dzieckiem, no to kochasz to dziecko, tak? Bo jeżeli, wiesz, krzyczy się na drugiego człowieka, szarpie się, przymusza do czegoś, no to przecież to nie jest miłość, tak? Absolutnie. A większość ludzi niestety tak tą miłość pojmuje, tak? Miłość jest ciepła, miłość jest przyjazna, radosna, prawda? Daje takie uczucie ciepło od wewnątrz, takiego niesamowitego komfortu. Więc nasz mózg ludzki ma też taką zdolność, prawda? I teraz tak naprawdę właściwie możemy się nie zajmować w ogóle tymi negatywami. Bo możemy się w ogóle tymi negatywami nie zajmować. Tylko sprawiać sobie przyjemność i stwarzać sobie przyjemność, czerpać jak najwięcej przyjemność z życia, z każdego dnia, z każdej chwilki, z każdego kontaktu z drugim człowiekiem. I wtedy nie musimy się w ogóle zajmować negatywami ze względu na to, że jeżeli nasz mózg ciągle ma zapisywane przyjemność, 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 to czy on w ogóle tam ma miejsce na co innego? Nie ma, prawda? No i tak naprawdę, wiesz, te sesje moje tego regresu hipnotycznego, one polegają na tym, żeby właśnie człowieka wprowadzić taki przyjemny nastrój. Zresztą przeszkodziłeś taką sesję. Tak. Zanim jeszcze powrócimy do tych technicznych aspektów hipnozy, to mam jeszcze taką wątpliwość, która we mnie tkwi. Czyli no, z chwilą, kiedy mówiłaś o drodze między punktem A a B, zauważyłem, że te wszystkie trudności, które mogą nas, mogą, ale nie muszą spotkać, tak, które sobie wyobrażamy, że mogą nas spotkać, to mogą być trudności, to mogą być wyobrażenia związane z wychowaniem czy z systemem edukacji. Nie muszą wcale mieć podstaw do własnego doświadczenia. Tak. Ale, i tutaj istnieje jakiś aspekt, który chciałbym poruszyć, że przechodzimy jakieś doświadczenie, przechodzimy łatwo czy trudno z punktu A do punktu B, przechodzimy po raz drugi to samo doświadczenie, łatwo czy trudno z punktu A do punktu B, ale istnieje jeszcze coś takiego jak taki zdrowy rozsądek i zdrowa ochrona. Załóżmy, że staję nad krawędzią dachu, tak? Jestem na dachu, staję nad krawędzią i nie miałem doświadczenia skakania z tego dachu, ale ta ochrona, ten zdrowy rozsądek jednak broni mnie przed tym, żeby zrobić krok naprzód. No ale dlaczego chcesz skakać z dachu? Ja mówię tylko o tym, że nie miałem doświadczeń. Ale czemu chcesz doświadczać czegoś takiego? Na przykład kultura, popkultura czy telewizja pokazuje nam, że istnieją, są Batmani i innego rodzaju osoby, które potrafią takie rzeczy robić. Jednak moja jakaś tam realna ochrona mówi o tym, że nie, to jest niemożliwe. Wiesz, no każdy ma w sobie taką barierę ochronną, wiesz, no związaną z tym, żeby się nie zabić, tak? Więc wiadomo, że przecież na logikę biorąc, jeżeli będziesz skakał z takiego dachu, no to nie wiem, coś może ci się stać. Jeżeli nie będziesz miał spadochronu albo nie wiem, nie będziesz skakał na, nie wiem, na jakieś ułożone materace. To jest tak? Absolutnie drastyczny przypadek, tak? Tak, ale... tak. Nie. Każdy ma w sobie taki zawór bezpieczeństwa związany no, z taką reakcją lękową, tak? Z taką reakcją lękową i ta reakcja lękowa jest absolutnie racjonalna, tak? Czyli, że jest to taki sygnał intuicyjny, uważaj, nie idź tam dalej, prawda, bo coś się może stać. Natomiast też może pojawić się w człowieku lęk irracjonalny, tak? Lęk irracjonalny wiąże się z tym, już mówię, więc lęk irracjonalny wiąże się z tym, że człowiekowi nic nie zagraża. Czyli nie stoi na krawędzi dachu, prawda? No nie może sobie siedzieć na kanapie tak jak ja siedzę, tak? A może ten lęk się pojawić, może się bać, nie? Może się bać wyjść z domu, może się bać wyjść do sklepu, może bać się zrobić cokolwiek, tak? I to jest wtedy lęk irracjonalny. Natomiast kiedy stoisz na krawędzi dachu, to jest lęk racjonalny, tak? Czyli to jest ten sygnał ochronny, który mówi ci, nie rób tego, tak? No tak, tylko jak odróżnić te lęki? Jak odróżnić te lęki? Okej. Okay.
Powiedz mi, czy na przykład wyjazd... Z planu fizycznego, przepraszam, musisz to oceniać z planu fizycznego, czyli z planu realnego, racjonalnego. Bo jeżeli siedzisz na kanapie, to co może ci się zdarzyć? Nic, po prostu siedzisz na kanapie, tak? Więc jeżeli siedzisz na kanapie i się boisz, no to jest lęk irracjonalny. Ale jeżeli jedziesz autobusem, nie wiem, czy jedziesz samochodem, a jest ślisko, są złe warunki drogowe, tak? I pojawia się jakiś lęk, tak? No to znaczy się, że lepiej zjedź na chwilę, nie wiem, odpocznij, może jesteś zmęczony, tak? Może zrób to jakoś inaczej, tak? Więc tego rodzaju lęk, który przekłada się na absolutnie racjonalną sytuację, należy wziąć pod uwagę, tak? I jego się posłuchać. Natomiast jeżeli jedziesz samochodem i jest, no nie wiem, piękny dzień, jest szosa sucha, tak, i nie ma jakiegoś specjalnego ruchu na drodze, a pojawia ci się lęk, no to raczej jest to lęk irracjonalny, tak? Rozumiem. Więc zawsze to trzeba ocenić jakby z tej sytuacji no, fizycznej. Natomiast lęk emocjonalny powoduje to, że niestety czego się boimy, to jesteśmy w stanie to po prostu na siebie ściągnąć. Lęk emocjonalny to jest najgorsze, co można zrobić dla siebie, uaktywniając go i trzymając się jego i dla drugiego człowieka. Jakie są rodzaje hipnozy? Jakie można wyróżnić rodzaje? Co można zrobić? Co to jest hipnoza? Tak? Hipnoza jest to zmieniony stan świadomości, różny od stanu czuwania i stanu snu. To jest definicja, którą wymagam na zajęciach, tak? Ale jakby to wytłumaczyć inaczej, prawda? To jest wyciszenie świadomości, to jest stan, który naturalnie, taki podobny, tak? Podobny stan, osiąga się na przykład wtedy, kiedy głęboko śpisz, tak? Kiedy głęboko śpisz i się wybudzasz. I ten moment wybudzenia to jest taki moment, że jeszcze jesteś trochę zamulony, prawda? Jeszcze jesteś taki troszeczkę jakby we śnie, ale już tutaj otwierasz oczy i już jakby uzyskujesz tą świadomość, tak? Że jesteś świadomy, że leżysz na swoim łóżku, że jesteś w swoim pokoju i że za chwilę wstaniesz, tak? I ten stan hipnozy to jest właśnie ten stan taki pomiędzy jakby tym snem czy tą drzemką, prawda? A tą jawą. I teraz można w hipnozie absolutnie utrzymać świadomość, czyli być świadomym no, tego, że jest się tutaj, tak? Tego, że pamiętasz swoje życie, tak? Pamiętasz, co robiłeś przed chwilą, a z drugiej strony możesz być gdzieś jeszcze w innej przestrzeni, w innym miejscu, prawda, w jakiejś innej pamięci. I kiedy wyciszy się świadomość, to się uzyskuje właśnie ten stan taki pomiędzy, tak? Więc niekoniecznie akurat trzeba głęboko spać, czy tracić tą świadomość. Można świadomość absolutnie utrzymać, prawda? I jednocześnie być jakby tu w tym miejscu i można się wtedy jakby poruszać, prawda? Po tym planie i tym, który jest powiedzmy w twojej przeszłości, prawda? Czy na tym planie bardziej nieświadomym i łączyć jakby z tym planem bardziej świadomym. Jakie są rodzaje hipnozy? Powracanie do dzieciństwa, powracanie to znaczy, do poprzednich wcieleń. To znaczy, wiesz, są bardzo różne rodzaje, bardzo różne rodzaje. Wiesz, ja uczę tak i takiej hipnozy relaksacyjnej, czyli takiej metody relaksacyjnej wprowadzania w trans, która jest bardzo prosta, tylko że ona różni się. To nie jest normalna relaksacja, tak? Czyli trzeba znać jakby tą technikę, żeby jakby wprowadzając relaksację, żeby móc uzyskać jakby ten efekt transowy. Ale kiedy prowadzisz normalną relaksację, to nie uzyskujesz jakby tego efektu transowego, tylko uzyskujesz po prostu ten efekt rozluźnienia, tak? Jest, no, stosuje się również hipnozę klasyczną. Ta klasyczna hipnoza no, to jest związana z liczeniem, prawda? Czyli schodzisz jakby do dołu, prawda? Liczysz, mówisz na przykład, że jak policzę od 10 do 1, będzie 1, tak? No to będziesz w stanie hipnozy, będziesz w stanie transu. Można liczyć od góry do dołu, można liczyć od dołu do góry. Ja radzę jednak liczyć od góry do dołu, ze względu na to, że to jest ten element schodzenia jakby coraz niżej, tak? Jest hipnoza podprogowa, to jest technika podprogowa i ta technika podprogowa jakby polega na tym, że możesz opowiadać jakąkolwiek treść, czyli ja na przykład mogę ci opowiadać o tym, jak się opalałam wczoraj na przykład na tarasie, tak? Jak było fajnie, jak było słoneczko, czy było zimno, czy było ciepło i tak dalej.
I ty słyszysz tylko to, że ja opalałam się na tym tarasie, prawda, że była piękna pogoda i tak dalej. I w tą treść mogę wpleść treść podprogową, tak? Czyli taką treść, której ty nie słyszysz, tak? Której ty nie słyszysz. I na przykład tą treścią pomóc ci, no nie wiem, uzyskać poczucie własnej wartości, tak? Na przykład zlikwidować lęk wysokości i inne rzeczy, tak? Czyli tego nie widzisz, nie słyszysz, tak? A twój mózg wtedy to zasysa, tak? I bardzo ładnie się wtedy koduje. Taka hipnoza podprogowa jest bardzo dobra na przykład do pracy z dziećmi, tak? Z takimi młodszymi dziećmi, gdzie można przygotować właśnie podprogowo taką bajkę dla dziecka, prawda, którą lubi. I na bazie tej bajki na przykład można pomóc w lepszej koncentracji, w nauce, zlikwidować różne na przykład problemy emocjonalne, prawda, u dziecka. I dziecko bardzo chętnie tą bajkę słucha, prawda? A dziecko słyszy tą bajkę, natomiast nie słyszy tych sugestii, prawda, które go wzmacniają, tak? Jest autohipnoza, tak? Autohipnozą możesz wprowadzać się sam w stan hipnozy i wtedy w tym stanie możesz sam sobie różne programy zmieniać, prawda, przekodowywać, robić różne ulepszenia, prawda, dla siebie w swoim życiu, w różnych obszarach życia, prawda, czy w ogóle wzmacniać siebie, prawda, i swoją psychikę, tak? Czyli możesz to uzyskiwać sam, ale na to, żeby korzystać z autohipnozy, no to trzeba być zakodowanym na swój sposób wchodzenia w stan hipnozy i na wychodzenie, tak? I jeżeli masz taki program, tak, który uaktywnia cię, wchodzisz tym programem w swój stan hipnozy i masz taki program, który cię wyprowadzi zawsze ze stanu hipnozy, no to możesz sobie swobodnie i bezpiecznie jakby z tej autohipnozy korzystać, bo nawet jeżeli uda ci się głębiej wejść samemu, tak, samemu głębiej wprowadzić się w stan hipnozy, no to mając ten program na wyprowadzenie, to nawet jeżeli głęboko zaśniesz, w odpowiednim momencie zawsze się wybudzisz, tak? Czyli zawsze zostaniesz wyprowadzony ze stanu hipnozy. Jest regresing hipnotyczny. Ja jego nie stosuję, ale czasami stosuję. Czym jest regressing? Regressing. Regressing polega na tym, że dajesz sugestie, na przykład cofnij się rok wcześniej, tak, i zobacz, co tam było w twoim życiu, na przykład, albo cofnij się do czasu, kiedy miałeś 20 lat, albo cofnij się potem jeszcze do czasu, kiedy miałeś 15 lat, albo cofnij się jeszcze 2 lata wcześniej, prawda? I to polega na tym, że daje się sugestie na takie cofanie się, prawda, do jakichś obszarów życia, żeby zobaczyć na przykład, co w tych obszarach życia się działo. I regressing czasami stosuję, jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że ktoś potrzebuje sobie coś odpamiętnić, tak? Jakąś sprawę, jakąś sytuację z jakiegoś tam wcześniejszego okresu. A na przykład no jest tak, jakby jest to na tyle jakaś mocno stresująca sytuacja, że trudno temu człowiekowi przypomnieć sobie nawet co było na przykład wczoraj, prawda, czy tydzień wcześniej. No to wtedy też robię to właśnie tak krokowo, prawda? Czyli ta cała wiedza jest gdzieś zapisana w naszym mózgu, czy w naszej podświadomości, nadświadomości i nieświadomości i do niej zawsze można dotrzeć. Mamy w sobie mamy wszystkie informacje. To znaczy mamy wszystkie informacje zapisane na tym nośniku wewnętrznym, czyli mamy wszystkie informacje zapisane na tym nośniku duszy. Tam wszystko jest, tak? I kwestia jakby uzyskania tych informacji, to właśnie do tego potrzebne jest wyciszenie świadomości, tak? Wyciszenie świadomości i wtedy mamy dostęp właśnie do tego nośnika duszy, prawda? Czyli tego nośnika bardziej takiego subtelnego. I wtedy po tym nośniku jesteśmy w stanie odczytać jakby każdą informację, która nam się zadziała jakby w życiu, prawda, czy w naszym życiu tutaj teraz obecnym, czy w życiu poprzednim. I dlatego właśnie, że można dotrzeć jakby do tego nośnika, prawda, wewnętrznego, no to dlatego też można odczytać to, co działo się na przykład w poprzednim wcieleniu, czy w którymś z poprzednich wcieleń. Bo mózg dostajemy nowy, prawda?
Czyli mózg no jakby nie zachowuje tej pamięci, to prawda? Bo mózg dostajemy nowy, mózg dostajemy fizyczny, prawda? Rodzimy się, on się buduje, prawda? Z naszych komórek dostajemy nowy, tak? Ale dusza jest stara, tak? I dusza jest tym nośnikiem informacyjnym. I tak naprawdę mamy w sobie informacje wszystkie. Wszystkie informacje dotyczące nas osobiście, tak? Wszystkie informacje dotyczące jakby wszystkich osób, które z nami w jakiś sposób funkcjonowały czy komunikowały się, ale także mamy w sobie wszystkie informacje dotyczące również wszystkich osób, które z nami nie funkcjonowały, których nie znamy, których być może nigdy nie widzieliśmy. Jesteśmy po prostu wszyscy ze sobą połączeni. Tak, dokładnie. Dobrze. W filmach różnego typu widzimy czasami, jak facet hipnotyzer podchodzi do kogoś, naciska mu palcem w czoło, mówi słowo różyczka i ten już jest w transie. Jak realne to jest? Jest realne. Jest realne. Bo to jest moment zaskoczenia. Wiesz, przez moment zaskoczenia dosyć szybko można wejść w trans. Moment zaskoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kodowania, tak? Kwestie kodowania, bo no jakby w różnych filmach no, wprowadzane są te wątki, prawda, że ktoś tam dzwoni przez telefon i kogoś koduje na przykład na to, żeby tam poszedł, nie wiem, pokradł jakieś rzeczy, prawda, i potem tej osobie przyniósł, prawda? Jakieś wątki kryminalne są łączone też właśnie w związku z hipnozą, że nie wiem, ktoś zakodowany jest na przykład na to, żeby puścić kogoś zabić, prawda, i tak dalej. I tutaj, no to są takie wątki filmowe, które mają jakby wprowadzić jakiś aspekt, no jakby dodatkowy, pobudzenia dodatkowej ciekawości, prawda, człowieka. Natomiast tak naprawdę funkcjonuje to w taki sposób, że każdy człowiek ma w sobie takie swoje bariery, tak, takie swoje bariery moralne, których nigdy nie przekroczy. I na przykład jeśli takiego człowieka, który nigdy nikogo by nie zabił, tak, gdzie ma w sobie po prostu taką barierę i nigdy by czegoś takiego nie zrobił, wprowadzi się w trans i będzie się go kodowało na zabicie kogoś, to on się wybudzi po prostu z tego transu, czyli ta bariera zadziała, wybudzi się z tego transu i nie wykona tego zadania, tak. Jeżeli ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby kraść, no to jego też się nie zakoduje na to, żeby poszedł, wziął drugiemu człowiekowi, prawda, coś. Jeżeli kobieta ma w sobie taką barierę moralną, że nie rozbierze się po prostu publicznie, tak, czy nie rozbierze się, nie wiem, przed obcym mężczyzną, no to ona tego po prostu nie zrobi, tak, bo jeżeli będzie się ją na to kodowało, no to ona się po prostu wybudzi, tak, czyli ta bariera moralna, ona zadziała. Istnieje ten wentyl bezpieczeństwa. Tak, absolutnie. Więc no tutaj jakby mamy tą możliwość jakby odpowiedniego zadziałania, tak. Natomiast jakby do tych rzeczy, no to wybierani są jakby odpowiedni ludzie, którzy mają odpowiednie predyspozycje do tego. Są tworzone takie specjalne oddziały, takie specjalne oddziały komandosów, które kodowane są przez wiele, wiele, nawet miesięcy na wykonanie odpowiedniego zadania. I do tego zadania no, wybierani są ludzie, którzy mają po prostu odpowiednie predyspozycje, tak, przechodzą jakieś odpowiednie badania, są sprawdzani na różne rzeczy i tylko tacy ludzie nadają się do tego, żeby bezwzględnie wykonać rozkaz, prawda, żeby bezwzględnie wszystkie rzeczy sobie zapamiętać, prawda? I tutaj jakby całe to zadanie, ono kodowane jest w najdrobniejszych szczegółach, tak? Gdzie każda z osób uczestniczących co do minuty, co do sekundy, prawda, ma wyliczone swoje zadanie, w którym się musi zmieścić. Gdzie wszystkie dane ma zakodowane po prostu w swojej podświadomości, tak? Czyli, nie wiem, numer telefonu, adresy, kontakty i tak dalej. I ona już po prostu wykonuje to później automatycznie, tak? Ale to są ludzie, którzy nadają się do tego, którzy mogą takie zadania wykonać, którzy mają tego typu predyspozycje, no i oni są wielokrotnie po prostu kodowani. To kodowanie następuje przez powtarzanie różnych rzeczy i przez dostrojenie wszystkich po prostu do wykonania tego zadania. Dobrze, powróćmy do samej sesji hipnotycznej. Powiedz mi, czy sesję hipnotyczną się pamięta już? Ja jako pacjent, jako klient, czy pamiętam taką sesję hipnotyczną? No chyba wiesz, że pamiętasz, bo przecież przeszedłeś ją.
tak, ale czy są na przykład takie sesje, których mógłbym nie zapamiętać? Czy są takie stany świadomości, czy wprowadzasz też takie stany, które mógłbym nie zapamiętać? Znaczy wiesz, ja stosuję takie metody, które niezwiązane są z wymuszaniem, prawda, i z presją. Na początku zawsze zabezpieczam i poziom transu jakby oddaję w ręce nieświadomości. Czyli daję taką sugestię, że wydarzy się wszystko, co jest dla człowieka najlepsze, prawda? Więc oddaję jakby to prowadzenie po prostu tej nieświadomej stronie. I ta nieświadomość, ona sama ustali po prostu poziom transu dla tej osoby, taki, jaki dla niej będzie najodpowiedniejszy. I teraz w związku z tym może podczas seansu zadziać się różnie, prawda? Czyli może człowiek wejść na taki płytszy poziom transu, gdzie będzie wszystko pamiętał, a może być tak, że wejdzie w bardzo głęboki poziom transu i gdzie ta pamięć zostanie wycięta. I teraz, jeżeli w takiej sytuacji, kiedy ja wprowadzam taką sugestię, że nieświadomość będzie zarządzać tym procesem i ona będzie prowadzić człowieka i będzie robić wszystko, żeby dla niego było najlepiej. I jeżeli wytnie tą informację, to ja potem już nie udzielam tej informacji danej osobie. Bo jeżeli ona jest wycięta, to znaczy się, że ona jest wycięta dla dobra tego człowieka. Aha. Żeby potem o tym nie myślał, nie rozpamiętywał, nie wracał do tego, prawda? Bo być może ma taki umysł, który się przywiązuje, tak? Więc ja potem tego nie udzielam takiej informacji. Natomiast w większości przypadków świadomość jest zachowana, więc dana osoba, która potem wychodzi z transu, może jeszcze na ten temat porozmawiać, może mieć jeszcze jakieś przemyślenia na ten temat, może sobie to jeszcze jakoś ułożyć w życiu, tak? Bo generalnie przy zachowaniu świadomości, no to świadomość się poszerza. Czyli potem widzi się różne rzeczy głębiej, inaczej, prawda? Ma się to wewnętrzne widzenie bardziej rozwinięte. No i do różnych rzeczy już podchodzi się też inaczej niż wcześniej. To się to jakoś nakłada, tak? Czyli to osobiste doświadczenie nakłada się na swoje realne, rzeczywiste życie. Dobrze, jeżeli chodzi o predyspozycje osób, które mogą być poddane hipnozie, czy są tutaj jakieś preferencje? Wiesz, każdy może mieć zupełnie inny jakby poziom podatności na hipnozę, tak? Te poziomy są bardzo różne. Są osoby, które są bardziej podatne na hipnozę, są osoby, które są mniej podatne na hipnozę. Ale generalnie jakby poziom podatności na hipnozę nie warunkuje, że to jest lepiej, czy jest gorzej. Wystarczy, że jest taka podatność, prawda, i już jest ta możliwość jakby pracy tym narzędziem. Oczywiście im jest wyższa podatność na hipnozę, no to tym człowiek łatwiej wchodzi w te inne stany świadomości, łatwiej wchodzi w trans, łatwiej z taką osobą się pracuje, tak? I łatwiej po prostu się przemieszcza jakby poprzez te różne jakieś takie przestrzenie. Natomiast tymi metodami, którymi pracuję, no to właściwie no nie ma to takiego aż dużego znaczenia, bo poprzez tyle lat pracy, pracuję już około 20 lat hipnozą, to zdarzyło mi się no raz jeden komuś nie pomóc, tak, że po prostu no nie dało to efektów. Generalnie po pierwszym seansie już powinny być jakieś efekty, tak? Już powinny być jakieś efekty na plus, na poprawa samopoczucia, nastroju, czy jakieś rzeczy, które już pozytywnie zaczynają się dziać w życiu. Także powinny być jakiś pozytywny efekt. No, zdarza się, że ktoś chce jeszcze przyjść następnym razem, poprawić sobie, czy tam zmienić sobie jeszcze jakieś tam następne programy. Ja mogę namówić tylko raz, natomiast potem już ta osoba dana wie, jak to wygląda, na czym to polega i wie, że w każdej chwili może z tego narzędzia, jeżeli będzie potrzebować, skorzystać. W każdym bądź razie, jakby tymi metodami, którymi pracuję, no nie ma znaczenia, czyli człowiek może być mniej poddatny, nie wiem, może niepoddatny. W każdym bądź razie ja nie mam też takiej konieczności sprawdzania tego przed seansem, chociaż mogłabym. Natomiast zawsze uzyskuje się jakiś efekt na plus, tak? A
Pomówmy teraz o właściwościach czy predyspozycjach hipnotyzera, ponieważ ty uczysz również hipnozy, tak? Wykładasz hipnozę. Czy tutaj trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? No trzeba mieć te predyspozycje. Oczywiście ja uczę hipnozy, uczę takich technik, z których może jakby każdy skorzystać, prawda, skorzystać dla siebie, czy pomóc drugiej osobie. Ale jeżeli chodzi już o taką głębszą, taką, no powiedziałabym, taką już bardzo zaawansowaną, prawda, no taką bardziej prawdziwą pracę z drugim człowiekiem, prawda, poprzez hipnozę, no to trzeba mieć pewne predyspozycje. Te osoby, które uczą się hipnozy, wcale niekoniecznie muszą pracować jakby tymi narzędziami, metodami, albo mogą sobie wybrać jakiś kawałek, prawda, z tego, z którym mogą pracować, czy korzystać, lub nie. Z tego kursu, o którym ci mówiłam, który, tą, powiedzmy, moją pracę z hipnozą, no to rozpoczął ten pokaz pana Lecha Stefańskiego, tak, który mnie zmobilizował do kursu, do zrobienia tej hipnozy. Ale na tym kursie, na którym byłam, no to było 15 osób, tak? 15 osób, lekarzy, psychologów, prawda, i pedagogów. Tak, taki mieliśmy zespół. I z tej grupy osób po tym kursie tylko ja zaczęłam pracować tymi metodami. Po roku czasu jedna z moich z tych poznanych koleżanek, prawda, która była psychologiem też, zaczęła pracować tymi narzędziami dopiero po roku czasu i to też poprzez moją namowę, prawda, czy przez mobilizację. Także można przejść, można coś tam samemu doświadczyć, można coś tam może naukowo do tego podejść, a można nie czuć w sobie predyspozycji, żeby tymi metodami pracować, tak? Trzeba mieć dużą równowagę wewnętrzną i absolutne panowanie nad swoimi emocjami. W trakcie pracy z drugą osobą nie można uaktywniać swoich emocji, nie można reagować emocjonalnie, ze względu na to, że wtedy po prostu przekazuje się swoje programy, tak? Także na pewno tutaj trzeba mieć na tą umiejętność zachowania równowagi i panowania własnymi emocjami. Zarówno aktywowania ich wewnątrz siebie, jak i aktywowania poprzez słowa, tak? Poprzez słowa, poprzez gesty. No nie można czegoś takiego robić, tak? Ja jeszcze powrócę tutaj do tego wątku bezpieczeństwa hipnozy. Aha. Powiedz mi, czy osoba, która jest w transie hipnotycznym, ona jest bardzo podatna na jakieś takie zjawiska zewnętrzne, czyli na przykład do pomieszczenia, w którym jest przeprowadzana hipnoza, wejdzie nagle ktoś inny, nie zdając sobie sprawy, powie coś głośnego. Czy takie sytuacje mogą mieć wpływ na późniejsze losy danej osoby, czyli czy może to zapaść gdzieś w podświadomości, czy w tej nadświadomości? Wiesz, jeżeli wprowadza się w trans, to również uaktywnia się coś takiego jak dystans do sytuacji zewnętrznych. Więc nawet gdyby coś się zadziało, że nagle ktoś by wszedł, a tutaj nawet w sesji z Gracjaną przecież była taka sytuacja, że wpadły tu psy. We wcześniejszej to nawet Bodo jej wskakiwał na łóżko, prawda? I to nie wybudziło ją z transu i nie spowodowało żadnej jakiejś reakcji specjalnej, prawda? Ona w ogóle jakby na to nie reagowała. Nawet jeżeli jest wprowadzony człowiek w trans i jest wprowadzony ten dystans do świata zewnętrznego, to nie ma znaczenia, to nawet mogą tutaj działać młoty pneumatyczne. Człowiek jest w dystansie do tego, czyli dalej po prostu robi swoje rzeczy, a to jest tak, że tam coś tam słyszy, ale to jest gdzieś tam dalej. Także czego nie wolno tylko robić, prawda, i co mogłoby wtedy wpłynąć negatywnie. Nie można człowieka, który jest w transie, szarpać, tak, wybudzać sposobami takimi no, technicznymi, jak budzimy na przykład osobę, która bardzo głęboko śpi, tak? Czyli szarpać, nie wiem, klepać po policzkach, oblewać wodą, czy nie wiem, czy krzyczeć, prawda, żeby ona się wybudziła. Ze względu na to, że wtedy ta osoba wybudzi się, ale ona nie obudzi się z transu.
tak? Mhm. Czyli ona będzie obudzona, ale ona może w dalszym ciągu po prostu być na tej zakładce, prawda? I być po prostu, no jakby nie do końca mieć kontakt ze świadomością, nie do końca mieć kontakt z realiami. I teraz też ostrzegam właśnie osoby, które bawią się, bo są osoby takie, które tam gdzieś tam poczytają sobie w internecie i bawią się różnymi jakimiś tam technikami hipnotycznymi. Jeżeli nie ma się odpowiedniego przygotowania i nie zna się zasad BHP, to naprawdę można sobie narobić dużo problemu. Zdarzają się sytuacje, że przychodzą do mnie osoby, które mają jakiś tam problem właśnie z tego rodzaju zabawy i potem nie mają dobrego kontaktu z realiami, rzeczywistością, robią sobie mnóstwo problemów w życiu. I one po prostu cały czas są w tym transie, cały czas są w tym stanie hipnotycznym i dopiero wtedy, kiedy się ich naprawdę wyprowadzi, to dopiero one są wyprowadzone po prostu z transu. Jeżeli kogoś wprowadza się specjalną procedurą w ten trans, to ten człowiek jest w tym transie, tak? I można go wyprowadzić tylko i wyłącznie też specjalną procedurą. Nie wolno szarpać, nie można krzyczeć, nie można w taki sposób. Więc to faktycznie może wpłynąć negatywnie, tak? Ale to, że będą jakieś hałasy, nie wiem, że ktoś wejdzie wcześniej drzwiami, prawda, to nie powinno być żadnej reakcji. To nie wpływa. Dobrze. Opowiedz nam teraz, proszę, jakiś najciekawszy przypadek, który miałaś z regresją hipnotyczną, czy też powrotem do dzieciństwa, czy to powrotem do poprzednich wcieleń. Wiesz, no tych przykładów to jest całe mnóstwo, więc wiesz, no mogłabym opowiadać, ale może ja przytoczę ten przykład, o którym wam mówiłam, który dał mi dużo do myślenia, tak? Gdzie pani taka około 30 i z problemami też w relacjach takich uczuciowych męsko-damskich, gdzie jak cofnęłam ją w czasie, no to ona znalazła się w takim jakimś dziwnym miejscu, gdzie ja się pytam, gdzie ty jesteś? A ona taka rozanielona, uśmiechnięta, taka buzia taka rozanielona. I ona mówi, pyk? O, już nas jest dwie. Pyk, pyk, o, już nas jest więcej, o, więcej, więcej. I ja potem, w jaki sposób ona reagowała, ja się zorientowałam, że ona jest po prostu w tym momencie poczęcia. Gdzie dzielą się komórki, prawda, i ona już ma tą świadomość, że ona już jest tutaj, prawda, że to się dzieje, ona ma tą świadomość, że już te komórki się dzielą, że się ładują i ona taka była niesamowicie radosna, że ich już jest więcej, prawda, i że ona się już buduje, no i potem też opisywała cały proces jakby budowania się, prawda, tego ciała w łonie matki i też i szereg jakby tych różnych regresów hipnotycznych. Również jakby wracało różne osoby do tego momentu, kiedy mama no, z nimi była, no nie wiem, w trzecim miesiącu ciąży, w szóstym miesiącu ciąży. Ja osobiście też zrobiłam taki eksperyment ze swoim synem. Dużo z nim eksperymentów robiłam. On cofnął się do momentu, kiedy ja byłam z nim w ciąży w szóstym miesiącu, nie? Albo kiedy on się rodził, tak? A rodził się przez cesarkę i różne jakieś tam rzeczy się działy. Więc taka byłam ciekawa, jak mu tam było, no, jak jest, gdzie ty jesteś, no to on wtedy mały był, trzy lata miał i zobacz, jaka świadomość, nie? Ja pytam się, gdzie jesteś, trzyletnie dziecko. A on mówi, że w brzuszku u ciebie, nie? W brzuszku mamy. A ja mówię, a jak ty się tam czujesz? Co tam jest? Jak tam jest? Nie? No to on mówi, że jest dobrze, jest ciepło, ale jest ciemno i jest ciasno i chciałby się już szybko urodzić, nie? A w przypadku, kiedy wszedł no, w ten moment tamtych wszystkich jakby sytuacji, kiedy on się rodził, no to opisał dokładnie, jakim samochodem jechaliśmy do szpitala, co się działo, że jacy byli lekarze, co mówili, jakie były potem sytuacje. Także no, był mnie w brzuchu, nie? A ta pamięć cały czas jest. Dziecko, które już jest, że tak, no, w łonie rozwija się, no to ma tą świadomość, tak? No tutaj ma tą świadomość już od momentu tego poczęcia, tak? Czyli wszystko wie, rejestruje uczucia matki, emocje matki, rejestruje swój świat zewnętrzny,
To jest niesamowite, że to jest zarejestrowane na planie świadomości, tak? Czyli że już ma świadomość, tak. Zna słowa, tak, zna wydarzenia, tak, potrafi je opisać. Tak. I wie, czy jest przyjaźnie witane, czy nie, czy jest chciane, czy jest niechciane, jaka jest sytuacja w domu, czy to życie wygląda spokojnie, czy jest bezpieczne, czy nie wiem, czy są jakieś kłótnie, czy są jakieś awantury, czy są jakieś nieprzyjemne sytuacje. No, najtrudniej jest temu dziecku urodzić się, kiedy wie, że jest niechciane. To jest niezwykłe, to jest niesamowite obciążenie, dlatego że w dorosłym życiu taka osoba ma takie poczucie, że jej mu się nic nie należy, że jej się nic nie należy, że nie ma do niczego prawa, nawet że nie ma prawa do życia. Jeżeli ktoś ma takie poczucie, że nie ma prawa do życia, tak, to nie mówię, że to musi być w każdym przypadku to samo, tak, ale w wielu przypadkach jest to właśnie no ten element, że mi jest ciężko się narodzić, bo mnie nikt nie chce, tak? Czyli ja nie mam prawa do życia, bo nikt mnie tu nie wita z miłością, nikt mnie tu nie wita z uczuciem. Ten świat nie jest dla mnie przyjazny. Po co ja się rodzę, tak? Ciekawe to wszystko, nie? To jest niesamowite, że jesteśmy tak skonstruowani, w zasadzie jesteśmy połączeni chyba do jednego wielkiego magazynu zbiorczego informacji, tak? Tak, ale jednocześnie to pokazuje, że mamy dostęp jakby do wszystkich informacji, tak? Że mamy dostęp do wszystkich informacji, absolutnie. Tylko, że wiesz, to co jakby obserwuję jakby u siebie w swojej pracy z różnymi osobami, że jakby one trafiają do mnie wtedy, kiedy mają trafić. Rozumiesz? Czyli przychodzi odpowiedni czas, odpowiedni moment, że akurat znajdują się w odpowiedniej relacji, tak, z odpowiednią osobą i z odpowiednim narzędziem, którym mogą sobie jakby różne rzeczy zmienić, prawda, czy pomóc, że nic nie ma przypadku, że nawet jeżeli znasz takie narzędzie, tak, i nawet myślisz o tym, że no, mógłbym z tego skorzystać, bo akurat może mi to pomoże, tak, ale zdarzają się takie sytuacje, że ktoś do mnie pisze: Pani Tereso, ja już o tej metodzie, to ja już myślałam od 2 lat. I wie Pani co? Ja chyba dopiero dojrzałam, żeby z tego skorzystać, tak? Także dla każdego przychodzi ten odpowiedni moment, że przejdzie już ileś tam tych swoich doświadczeń, prawda? I czuje tą wewnętrzną zgodę, tak? Na to, żeby po prostu z tego skorzystać. Także gdzieś jakby wszystko musi się na tyle ułożyć, żeby to był właśnie ten odpowiedni moment, tak? Bo wszystko w naszym świecie, tak, czy w naszym wszechświecie musi być odpowiednio zsynchronizowane. Wszystko musi być w stanie równowagi, tak? Czyli nawet jeżeli dana osoba robi ten ruch i podnosi się wyżej, prawda? Czyli osiąga jakby, wchodzi na nowy stan równowagi, prawda? Czyli nawet jeden taki ruch tej jednej osoby też musi być dalej ustalony w nowym stanie równowagi też i dla innych osób. Bo taka osoba, która nad sobą pracuje, która zmienia swoje programy, ona również oddziaływuje na wszystkie osoby, które są z nią związane. Czyli oddziaływuje na swoją rodzinę, tak? Oddziaływuje na przyjaciół, na współpracowników w swojej pracy, tak? Dlatego, że ona zaczyna funkcjonować z zupełnie innego poziomu, postrzegania swojej rzeczywistości, z powiedzmy z mocniejszego stanu swojej psychiki, swojego umysłu, prawda? I teraz inni, którzy chcą z nią, z tą osobą współpracować, no też muszą na pewnym poziomie się dostosować, prawda? I dlatego to jest takie piękne, że pracując nad sobą możemy podnosić nie tylko siebie, tak? Ale również podnosimy wszystkich, którzy z nami są, którzy są chętni na to, żeby z nami współpracować. Bo te osoby, które niestety, ale które nie są chętne, żeby z nami współpracować, one się nie podnoszą, tak? Podnoszą się tylko te osoby, które są chętne do współpracy, które są chętne do kontaktu, które są chętne jakby do czerpania jakby z tej nowej wiedzy, którą my osiągamy. I dlatego dobrze jest jakby patrzeć na siebie, tak? I patrzeć na to lustro, które pokazuje świat zewnętrzny. Bo jeżeli świat zewnętrzny pokazuje, że to jest dla nas niekomfortowe, tak? No to wtedy traktujmy to po prostu nie jako coś do przeżywania. Nie jako coś do przeżywania, tylko do naszej obserwacji, dla naszej wiedzy, dla naszej informacji,
że coś tu jest nie tak i to trzeba zmienić, po prostu, tak, trzeba zmienić w sobie. Każdy człowiek funkcjonuje tak jak centrum jakby swojego świata, tak? Jakby centrum swojego świata. I teraz w jaki sposób funkcjonują jego myśli, w jaki sposób funkcjonują uczucia, emocje, tak? Takie wytwarzamy pole, tak? Takie wytwarzamy pole elektromagnetyczne. I teraz to pole elektromagnetyczne, no to jest taki swego rodzaju magnes, tak? Taki magnes, który nam przyciąga różne rzeczy ze świata zewnętrznego. A świat zewnętrzny jest bardzo mobilny. I teraz na jakim poziomie wibracyjnym my jesteśmy, to nasz świat zewnętrzny się dokładnie do tego dopasowywuje, dostosowywuje. Czyli teraz zauważ, jeżeli są takie dni nawet, tak normalnie na co dzień, takie dni, gdzie nie wiem, wstajemy, jest pochmurno, deszcz pada, jesteśmy w dole, nie? No taki mamy dzień, że jesteśmy w dole. Świat zewnętrzny natychmiast, jak naczynie połączone, dostosowywuje się do tego dołka. I potem spóźniamy się do pracy, coś się nie układa, z kimś tam się pokłócimy, coś tam się innego zadzieje. No i teraz to się jeszcze jakby pogłębia, nie? Co pogłębia? Ale teraz z takiego doła możemy się nagle podnieść, czyli możemy sobie powiedzieć, kurczę, ja tu się nie będę już przejmować, tak? Biorę się w garść, świat jest piękny, nawet jak pada deszcz czy pada śnieg, tak? Ja tutaj się inaczej nastawiam do życia i się podnoszę wibracyjnie, nie? Mogę to sam, możemy to sami zrobić, też robimy to, jakoś zbieramy się, prawda? I teraz jak się pozbieramy, funkcjonujemy na wyższych wibracjach, tak? Ta wibracja wytwarzają nowy magnes. Ten nowy magnes odbiera świat zewnętrzny, natychmiast robi równowagę, tak? I teraz co się dzieje? Ta sama sytuacja, która wczoraj była kiepska, o, jakoś się rozwiązuje, jakiś pomysł do głowy przychodzi, tak? Jakiś kontakt się jakiś nowy nawiązuje. Ten świat zewnętrzny, nasz świat funkcjonuje inaczej, tak? I o tym sobie porozmawiamy następnym razem, czyli o przeznaczeniu, o drodze życia i o tym, jaki możemy mieć sami wpływ realny na nasze rzeczywiste życie. Super, bardzo chętnie. Zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia i zapraszamy.